365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce, zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym historycznym Patria Nostra. Jarosław Milner, witam i zapraszam. Oczywiście poprowadzę dzisiejszą uroczystość i przemierzymy razem fantastyczną, historyczną przygodę. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. W związku z czym myślę, że warto ich w tym momencie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście, którzy pozdrawiamy. Są z nami za pomocą internetowych łączy. Chcieliby się serdecznie podziękować naszym patronom honorowym, partnerom, fundatorom nagród, mecenasom za wsparcie, za środki finansowe, za wspaniałe nagrody, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Widzimy pana Tomasza Gajewskiego, przedstawiciela spółdzielni mleczarskiej OSM Koło. Brawa, witamy pana prezesa Gajewskiego. Dzień dobry. Może nie prezesa, jestem w zastępstwie pana prezesa Czesława Cieślaka, który upoważnił mnie do odebrania tutaj nagrody i pozdrowienia wszystkich uczestników tego turnieju, konkursu. Mleczarnia ze swojej strony wspiera te działania, głównie zaangażowała się w wspieranie konkursu na terenie województwa wielkopolskiego. Jest jedną z 6 największych mleczarni w Polsce, z polskim kapitałem. Plasuje się w pierwszej dziesiątce największych kapitałowo mleczarni. Tak przy okazji, mimo że koło znajduje się w centrum Polski, to mleko zbiera aż prawie z gór, ale przede wszystkim też z terenu Kotliny Kolskiej, a także z okolic Opola i Wrocławia. To jest taka dzisiaj sytuacja. Mleka niestety się nie napijemy, ale mamy nadzieję, panie Tomaszu, że również zada pan jedno, może dwa pytania naszym laureatom. No poproszę. Jeżeli jest taka możliwość, panią prezes zapraszamy. Pani prezes, nie możemy odpuścić sobie okazji, aby nasz nowo przybyły szanowny gość, pan Tomasz Gajewski, reprezentujący oczywiście firmę z mleka, jak to się mówi, a żyjemy w kraju, w którym rzeki płyną i nie tylko miodem, ale również i mlekiem, żeby mógł zadać kilka pytań dla naszych oczywiście laureatów. Bardzo bym prosił o wywołanie do tablicy poszczególnych osób. W takim razie poproszę w takim razie szkołę z Baranowiczów, drużyna numer 33. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Niech żyje Białoruś. To ja zadam takie pytanie. Kto zainspirował was do uczestnictwa w tym konkursie? Czy to była własna inicjatywa, czy może jakiś nauczyciel, czy inna osoba? I co było najtrudniejsze przy kręceniu filmiku? Teraz trzeba się pan zająć. Nasza nauczycielka ze Społecznej Szkoły Polskiej przyszła do nas na lekcję i powiedziała, że jest taki konkurs i chętnie przyjęła w tym udział. A było takie najtrudniejsze, chyba że temat naszego filmiku jest Auschwitz i musiałyśmy dużo przeczytać informacji i wybrać z tej informacji najważniejsze rzeczy. No to dziękuję za odpowiedź i mam nadzieję, że w Polsce, jak będziecie na spokojnie już po COVID-zie, odwiedzicie te miejsca, o których jest filmik. Także zapraszamy. Dziękuję serdecznie panu Tomaszowi Gajewskiemu. Dziękujemy za obecność na scenie. Korzystając jeszcze z obecności pana Tomasza Gajewskiego na scenie, chciałbym wykorzystać ten moment do właśnie elementu związanego z promowaniem polskiej historii i tradycji i z informowaniem czasami o rzeczach, które są ciekawe, a wiążą się nawet właśnie z konkretnymi miejscami. Pan Tomasz Gajewski mówił o Kole, wspominał o tym znanym wielkopolskim mieście, ale myślę, że nie wszyscy wiedzą, że geneza nazwy tego miasta wiąże się właśnie ze staropolskim obyczajem, bowiem w Kole odbywały się sejmiki i nazwa Koło związała się z odbywaniem sejmiku szlacheckiego, na którym wybierano posłów na sejmy walne i takie koła szlacheckie obradowały w każdym z województw. I tą tradycją, pamiątką tych wydarzeń została nazwa miasta Koło, ale także nazwa dzielnicy Warszawy na Woli. Tam również jest Koło, bowiem tam w Kole Szlacheckim na Woli również spotykali się
podczas elekcji i podczas właśnie sejmików przedstawiciele poszczególnych województw. Dziękuję bardzo. Zgadza się, nad szkole był upamiętniający, znaczy jest obelisk ku czci stulecia parlamentaryzmu polskiego i dlatego cieszymy się, że na naszej ziemi odbywały się niedaleko klasztor bernardyńskiego na Błoniach nad Wartą, właśnie sejmiki generalne prowincji wielkopolskiej i nie tylko, ale to już jest inna historia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kulminacyjnej części naszej gali, a mianowicie zaszczytnego miejsca pierwszego. Któż to taki, któż to taki? Chwila niecierpliwości musi być. Prosimy o fanfarę. A więc proszę Państwa, miejsce pierwsze w tegorocznym, można powiedzieć nawet światowym, globalnym konkursie historycznym Patria Nostra. Zwyciężają, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze zaznaczam. Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Zobaczmy może, zanim zadamy naszym zwycięzcom te przepiękne pytania, zobaczmy, jaką pracę nadesłali na konkurs i dlaczego ona właśnie wygrała. Trzeciego sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Jakie emocje, halo Kazachstan, szczęśliwi, zadowoleni? Niespodziewany, duma na rozpiera. No właśnie widać. Pokażcie, jak was duma rozpiera. Nie wstrzymujcie się, pokażcie swoje emocje, niech to cały świat zobaczy. Pięknie. Moi drodzy, a teraz przygotujcie się na pytanie, które zada nasz gość specjalny, już ostatniego pytanie. Dzielnie wyczekał z nami tyle godzin, ale w końcu się doczekał, żeby zadać te swoje zaszczytne pytanie dla miejsca pierwszego, czyli dla naszych zwycięzców. Więc połączmy się z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i moim ulubieńcem, panem Michałem Wiśniewskim. Panie Michale, pytanie dla zwycięzców, prosimy. Bardzo się cieszę, że żeście Państwo zdecydowali się na wzięcie udziału w tym konkursie. Bardzo serdecznie gratuluję. Ja mogę również coś od siebie rodzinnego powiedzieć, coś związanego z Kazachstanem, dlatego że mam wielu przyjaciół w Kazachstanie. Moi rodzice przez szereg lat przyjmowała jak swoje dzieci. Dzieci polskie, dzieci z Kazachstanu na całe wakacje. I do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakt, bo im udało się wrócić do Polski, chociaż ich rodzice nadal mieszkają w Kazachstanie. I bardzo was podziwiamy, i mówię to w imieniu mojej rodziny, że w tych trudnych czasach udało się wam kultywować polską tradycję, polski język i serdeczne, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za to, co robicie i krzewicie nadal tą kulturę. Dziękujemy. Ale również prosimy przekazać niskie ukłony dla pana rodziców za wsparcie i pomoc dla rodaków z Kazachstanu.
Dziękuję, na pewno przekażę. A do Stasia, który mieszka w Polsce i od 18 lat przyjeżdża do nas, do domu, jak do swojego. Zaraz zadzwonię, napiszę SMS-a, że z jego rodzinnego kraju drużyna wygrała tak fajny i ciekawy konkurs. To też prosimy przekazać mu pozdrowienia do rodaków. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. Tak, tak, tak. Dziękujemy serdecznie, panie Michale, za zadane pytanie. Dziękujemy, że dotrwał pan do końca. Jest pan cały czas obecny razem z nami. Cieszę się, że pytanie również było bardzo pozytywnie zadane naszym zwycięzcom. Laureaci Grand Prix 5. edycji festiwalu filmowego historycznego Patria Nostra. Vivat! Vivat! Laureaci z Karagandy, z Kazachstanu, nasi rodacy, dzielnie tam polskość podtrzymujący i pielęgnujący. Vivat! 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 Dalej trwali, wzmacniali się i znajdowali także w nas oparcie w ich trudach i codzienności. Vivat, laureaci 5. edycji Grand Prix! Vivat! 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 Niech żyją! Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie, kochani, że byliście z nami. Nasza gala powoli dobiega końca. No niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nawet i nasza gala, ale miejmy nadzieję, że za rok ponownie się zobaczymy już bez obostrzeń pandemicznych i będziemy wszyscy razem wspólnie mogli się cieszyć, patrząc sobie w oczy. Dziękuję zgromadzonemu jury oraz radzie i panu szlachcicowi naszemu, który oczywiście dumnie tutaj z nami przez całą swoją obecność podczas trwania naszej gali dotrzymywał nam towarzystwa i uczył nas, co to tak naprawdę być prawdziwym szlachcicem, bo to jednak polska duma narodowa. Dziękuję wam bardzo gorąco, kochani. Uważam, że tegoroczna gala naszego wspaniałego, oczywiście filmowego konkursu historycznego Patria Nostra uważamy za zaakceptowany i za oczywiście udany. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim laureatom i w szczególności nagrodzonym. Mam nadzieję, że do zobaczenia.